Witam serdecznie wszystkie osoby spod znaku strzelca na moim kanale i zapraszam do czytania na listopad 2022. Sprawdzimy, kochani, ogólne energie na ten miesiąc, pracę, finanse, uczucia i zdrowie. Przypominam, że czytanie to jest ogólne, ono nie będzie rezonowało z każdym z Was. Jeżeli macie ochotę na czytania prywatne, zapraszam do kontaktu. Adres e-mail znajdziecie w opisie pod tym filmem. Wykonuję czytania z odpowiedziami na Wasze pytania, czytania partnerskie, miłosne, miesięczne oraz roczne. Wykonuję również rytuały oczyszczające, zdejmujące blokady, rytuały separacyjne, miłosne, finansowe oraz na obfitość. Robię też, kochani, bransoletki z naturalnych kamieni ze znakami zodiaku na zamówienie. Zajrzyjcie do działu karty społeczność na moim kanale, tam jest pełna oferta ze zdjęciami, opisami. Przypominam, że każdy kamień ma swoje właściwości, działanie, dlatego warto dobrać odpowiedni dla siebie. Wówczas będzie działał jak osobisty, chroniący talizman, amulet. Moje drogie strzelce, z jaką wy energią wchodzicie do miesiąca listopada? Jaka energia wam będzie towarzyszyła? Karta maga, pięknie, to jest wasza karta. Działanie, aktywność, kreacja, dużo nowych możliwości. Pamiętajcie, że wszystko leży w waszych rękach, tak? Mag to taki kreator. On zarządza wszystkimi, on tutaj jest panem, guru, wie czego chce, potrafi o wszystko zadbać, przede wszystkim o siebie, o swoje otoczenie. To jest też chęć zmian. Jeżeli macie ochotę zmienić coś w swoim życiu, właśnie czy pracę, czy związek, czy miejsce zamieszkania, cokolwiek, tutaj, kochani, będziecie działać, bo tak naprawdę wszystko leży właśnie w waszych rękach. To, co głowa wymyśli, to ma szansę na realizację w tym miesiącu, bo macie kartę odwagi, siły, determinacji i uporu w dążeniu do celu. Także jeżeli macie jakieś swoje ambicje, to na pewno w tym miesiącu zaczniecie tutaj działać w tym kierunku, żeby wszystko się urzeczywistniło. No bo, kochani, tak jak powiedziałam, w was jest siła, w was jest moc, i będziecie działać. To jest duża wena twórcza. Przyciągniecie klientów, jeżeli macie działalności swoje, własne firmy. Ludzie was będą słuchać, wy będziecie tak jakby kreatorami po prostu, tak? Więc macie szansę tutaj naprawdę na spełnienie swoich marzeń. Jeżeli walczycie o czyjeś względy również, kochani, bo to wszystko jest właśnie w waszych rękach i to powtarzam po raz kolejny, żebyście o tym pamiętali. Zobaczmy finanse u was. Słońce, piękna karta, to jest karta tak naprawdę ochronna całego rozkładu. Przyświeca wam słoneczko, to jest możliwość awansu, podwyżki, fajna premia, dodatkowa gotówka, możliwość rozwoju zawodowego. Tutaj mogą przyjść jakieś dodatkowe pieniądze, jeżeli na przykład walczycie w sądach, no to również. Także, moi drodzy, trzymam za was kciuki, macie szansę naprawdę się rozwinąć, macie szansę wiele zarobić. Więc tutaj uwierzcie w siebie, dacie sobie ze wszystkim radę. Jeśli chodzi, kochani, o to, co będzie zajmowało wasze myśli, księżniczka pentakli, nowa droga, nowe możliwości. Jeżeli są tu na kanale strzelce, które mnie słuchają i zamierzają założyć własną firmę, działalność, jak najbardziej, to jest dobry miesiąc na to. Wy dostajecie ten denar od losu. Czy wy go zakopiecie, roztrwonicie, pomnożycie? To zależy od was samych. Natomiast to jest możliwość właśnie otwarcia czegoś swojego, własnego biznesu, no i ruszeniu do przodu, tak? Także naprawdę możecie tutaj dużo zrobić. To jest też wejście w nowy związek. Ktoś może wyjść z propozycją właśnie wspólnego zamieszkania, czy też możecie poznać kogoś na swojej drodze właśnie przy pracy. Dom, rodzina, czwórka kielichów. Ktoś tu się czuje niedoceniany. Jedna osoba wychodzi z kielichem, druga tak nie do końca chce go przyjąć. Ktoś jest pozamykany na uczucia. Musicie, kochani, bardziej po prostu zadbać o relacje, w których jesteście, o te związki. Być może to się wypaliło z latami. Czasami tak jest, że po prostu te związki gdzieś tam im dłużej trwają, no to ludzie gdzieś tam zapominają o tym, że trzeba o relacje dbać każdego dnia. Nie kwiaty tylko od święta, tylko czasami po prostu bez okazji, żeby tej drugiej osobie było miło, tak? Zadbajcie o to, żeby było więcej uczuć i więcej takiej adoracji w tej relacji. No jeżeli, kochani, uczucia się wypaliły, zamierzacie zamknąć te relacje, to też pokazuje nam się nowa droga. Dla singli, kochani, karta wieży. Nagle, coś nagle niespodziewanie z przeznaczenia przychodzi do waszego życia. Tutaj wszechświat zadziała.
może się pojawić osoba z przeznaczenia. Dla niektórych tutaj może być tak, że jakiś związek nagle się rozpadnie. Czyli po prostu coś, co nie służyło, było budowane na niesolidnych fundamentach, nie było już prawdziwe, to odchodzi do przeszłości. Dopytajmy o uczucia. Kochankowie, as kielichów. Jest wybór, kochani, pomiędzy dwiema osobami. To dla części z Was, bo przychodzi miłość, tak? Przychodzi miłość, spełnienie, zakochanie, motyle w brzuchu. No i ktoś będzie podejmował decyzję na temat właśnie odejścia ze związku, bo poznał nową osobę. Tu mi się bliźnięta, rak, ryby pojawiły bardzo mocno, też skorpion. Natomiast dla nowych osób tu może być faktycznie mocne zakochanie, takie tąpnięcie, nagłe zakochanie, czyli po prostu ktoś się pojawia, jest zauroczenie, są motyle w brzuchu i po prostu ta miłość nagle w Was uderza. Także przy kochankach, kochani, to też karta, gdzie z jednej strony wypaliły się uczucia, a z drugiej jeszcze są, tak? Bo tu są ogniki na drzewie, tu ich nie ma. Czyli no, w tym przypadku w stałych związkach no, może tak być, że uczucia się wypaliły, ktoś chce wejść w nową drogę, tak? Ruszyć przed siebie, zamknąć te relacje. Także strzelce, tutaj macie dużo wyborów w tym miesiącu. Będziecie musieli faktycznie podjąć konkretne decyzje, się zastanowić. Jeżeli chodzi o zdrowie, mamy koło fortuny. To są problemy wątrobowe, trzustka, drogi żółciowe oraz śledziona. Także zwróćcie na to uwagę. Jeśli chodzi o podróże, król buław. Tu są jakieś fajne podróże z bliskimi Wam osobami. Możecie gdzieś sobie wyjechać, miło spędzić czas, czy to z przyjaciółmi, czy to ze swoją drugą połówką. A samotni mogą właśnie w podróży kogoś poznać. Może to być lew, może to być też strzelec. I tak jak mówiłam wcześniej, ja tu widzę bliźnięta, ja tu widzę rybę, raka, czy też skorpiona. Takie znaki nam się pojawiły. Jeśli chodzi o karierę, kochani, zachowajcie spokój, umiarkowanie. Tu się pojawia coś nowego przy karcie Słońca. Macie dwa arkana wielkie, bo jest Słońce, umiarkowanie. Nowa praca, jakieś nowe możliwości, tylko kochani, na spokojnie, tak? Nie na hura. Bo co nagle to po diable, o tym też pamiętajcie. Zobaczmy z otoczenia, diabeł, no coś Was będzie kusiło, jakiś gorący romans na horyzoncie, jakiś koziorożec się tu też pojawia. Z jednej strony uważajcie na osobę toksyczną w pracy, która Wam podkłada kłody pod nogi. Może być ktoś zazdrosny, kto zazdrości Wam sukcesów i może ktoś chcieć Was wyprowadzić z równowagi w tym miesiącu. Natomiast to jest też karta romansu dla niektórych, dlatego tutaj związki się rozpadają, bo pojawia się ktoś nowy, a z kielichów diabeł, czyli miłość, pożądanie, tak? Energia mocno seksualna również w tle jest widoczna. I karta rady, kochani, szóstka mieczy. Odpłynięcie na spokojne wody. Tu faktycznie widzę podróże w tym miesiącu. Podróżujcie, zwiedzajcie świat. Przede wszystkim, kochani, zadbajcie o swój spokój i komfort fizyczny, psychiczny. To jest też jakaś przeprowadzka, to jest również zmiana pracy, ale na spokojnie, kochani. Pamiętajcie, że nawet jak zmieniacie pracę, róbcie to na spokojnie, bo przyjdzie praca, która jest Wam odgórnie pisana. Wy się nie stresujcie tymi zmianami, bo zmiany są dobre. Ja zawsze powtarzam, że jedyną stałą rzeczą w życiu jest właśnie zmiana. Jak my się na nie odważymy, to czeka nas coś nowego, być może lepszego, a w tym przypadku, patrząc na rozkład kart, dużo lepszego. Tylko, kochani, więcej odwagi, wiary w siebie, tak? Macie kartę Maga, Słońca. No, piękne karty. Z odwagą, z siłą, determinacją ruszacie przed siebie, walczycie o siebie. I ja, kochani, trzymam za Was kciuki. Jeżeli macie jakieś pytania, śmiało piszcie. Adres mailowy znajdziecie pod filmem. Zapraszam też na rytuały. Jeszcze przed tym zaćmieniem Słońca warto się oczyszczać, odblokować czakry. I zapraszam po bransoletki. Dla Was akurat turmalin jest idealny, zdejmuje wszystkie blokady i można ruszać do przodu właśnie z taką motywacją, z optymizmem, z uśmiechem na twarzy. Także kochani, trzymam kciuki, życzę udanego miesiąca. Pozdrawiam serdecznie.